W niedzielę 27 listopada w hali widowiskowo-sportowej na Myślenickim Zarabiu odbyła się gala jubileuszowa z okazji 95-lecia klubu sportowego Dalin Myślenice. To wydarzenie poprzedziły turniej trampkarzy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz mecz drużyn Old Boyów Dalinu oraz Puszczy Niepołomice. Na gali wśród licznie zgromadzonej publiczności pojawiły się władze samorządowe, politycy oraz przedstawiciele służb mundurowych. Miejsce w loży honorowej zajęli również byli i obecni działacze, trenerzy oraz zawodnicy myślenickiego klubu. Galę rozpoczęła prezentacja historii Dalinu, ubogacona archiwalnymi zdjęciami sprzed lat. Następnie swoją prezentację rozpoczęły sekcje sportowe, zapaśnicza, piłki siatkowej i piłki nożnej. Kolejnym punktem programu było wspomnienie Stacha Cichonia, osoby wielce zasłużonej i zawsze oddanej Dalinowi Myślenice. Był również czas na przemowy zaproszonych gości, podziękowania oraz wspólne zdjęcia zawodników, zawodniczek, działaczy, gości oraz sympatyków klubu sportowego Dalin Myślenice. Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia. W 1993 roku Dalin walczył w Myślenicach o wejście do pierwszej grupy i serio roku. Odnosząc prezesa Zatrzyma, jak zespołu przegrali 7-9. W 1966 roku Zbigniew Księżyc zdobył stratny medal na turnieju na Santera, do którego w roku 1984 dołączył Marek Horak. Chcesz trenować? Nie. I zostaniesz? Nie.